Zaczynamy nową rundę, Kajtek. A ty co ty masz? Co to jest w ogóle? Co to jest za... Za Arsenal. Ty lubisz Arsenal? No. Dlaczego? Niestety, w sumie. Dlaczego? No dobry klub. Znaczy to jest historia, która się rozpoczęła w 2010 roku, jak Arsenal grał z Barceloną i wygrał na Emirates Stadium 2-1. Aha, i od tego momentu? Od tego momentu. Dobra, a Piasta od kiedy? Od... Śledzisz tak poważnie już naprawdę, że... Tak poważnie cały czas, no bo ekstraklasą interesuje się cały czas. No, a tak już mocniej to od roku, tak? Jesteś już rok z nami? Nie. Pół roku. Niecałe pół roku. A jakbyś był rok już, nie? Co robisz? Mogę zajrzeć? Tak. Akurat sklejam fakty. Fakty? Czyli? Przed meczem. Aha. Czyli takie bilans między zespołami, między Pogonią i Piastem, jakie są wyniki. Mhm. No i takie. Taki polecamy. Szybki brief. A tymczasem czekamy na Piotka, który mówi się na godzinę 9:00, a jest Karol, która? 10 po. No, ale dzisiaj ma wybaczone, bo... Nie ma wybaczone. Zlecenie wykonywał dla mnie. No i proszę Państwa, godzina 9:12, Piotrek jest umówiony na 9:00. Co masz na swoje usprawiedliwienie? Szukałem skarbu kibica. Jakiego skarbu kibica? A jest, znalazłeś? Nie. No właśnie, czyli nie jest usprawiedliwiony. Jest. Powiedz mi, byku. Kamil, po pierwsze jesteś jednym z autorów, ojców sukcesu tego telefonu Wilczka do Piasta. O co tam chodziło w ogóle? Jak na to wpadłeś? Powiedz mi, jak ten motyw wyszedł. No wstałem rano i tak sobie stwierdziłem, że zadzwoni Kamil Wilczek do kibiców. Tak? Ale trochę kulis od tego. To było już wcześniej używane w Piaście, czy nie? Skoro to w ogóle widziałeś? Z tego, co Karol mówił, to nigdy nie było takiego pomysłu. Mhm. No i tutaj wspólnie z firmą SMS API udało się taką wysyłkę przeprowadzić. Pozdrawiamy. Ile wysłaliśmy tych SMS-ów? W sensie około 5000 wiadomości głosowych i 5000 wiadomości tekstowych. Wszyscy kibice dzwonili do nas, pytali, że nawet na Facebooku tam komentowali, że dzwonił do mnie Wilczek, że będzie nowym zawodnikiem. Fajna akcja? Tak, fajna akcja i nie tylko nasi kibice, ale się okazało, że byli to też kibice Legii Warszawa, Lechii Gdańsk i Górnika Zabrze i innych klubów. A dlaczego byli w naszej bazie? Bo byli w naszej bazie, byli kiedyś u nas na meczu i wyrazili taką zgodę na taki telefon. Doskonale. A co to jest ten program lojalnościowy, który Karol nie chce mi pokazać? To jest zysk dla kibica. Zysk dla kibica, tak? Dokładnie. Dobra. Tak. Jakie plany na tą rundę? Najważniejsze? Newsletter poszedł, tak? Poszedł newsletter. Mówisz o planach sportowych, czy tak. O planach sportowych, to wygrać każdy mecz. O twoich planach. No poszedł newsletter, zaczęliśmy też wysyłkę SMS-ów urodzinowych. Okay. Także od środy, jeżeli ktoś miał urodziny, to już dostał od nas SMS-a z takimi życzeniami i z kodem rabatowym do sklepiku. Dobra, no to co, bierzemy się do roboty. Panie Marcinie, praca w re, za niecały, nieco ponad tydzień. Wyjeżdżamy na obozy, czy wszystko mamy dopięte organizacyjnie na ostatni guzik? Jak to wyglądało od kulis, gdzie jedziemy? Jesteśmy na ostatniej prostej, jeśli chodzi o dopinanie spraw organizacyjnych obozu i sparingów. Pierwszy turnus blok B jedzie do Ustronia, a później blok A to również w to samo miejsce do Ustronia i blok C i D jedzie pierwszy raz do Lichenia. Takie przetarcie i sprawdzenie nowego miejsca. Wierzę, że te obozy mimo obecnej pandemii, sytuacji epidemiologicznej udadzą się, będą owocne i dla trenerów, i dla zawodników i wszyscy szczęśliwie wrócą do domu. Ustroj miejsce sprawdzone, jak wyglądało badanie terenu pod Licheń, do tej pory kojarzone wszakże z pielgrzymkami. Tak, dokładnie. No faktycznie ośrodek, boiska, cała infrastruktura mieści się około tego sanktuarium. Byliśmy z dyrektorem, byliśmy z trenerem Radkiem Boczkim, koordynatorem we wrześniu na takim jednodniowym sprawdzeniu, zweryfikowaniu obiektów, uzgodnieniu szczegółów, jak to wygląda logistycznie, organizacyjnie, też i zdrowotnie, bo musimy tutaj o to też w obecnej sytuacji mocno zadbać. Wydaje nam się, że wszystko będzie w porządku, że i grupy, i trenerzy, i zawodnicy będą zadowoleni. Dotknęliśmy tematów pandemicznych. Jak to wyglądało, o ile trudniej jest zorganizować i przygotować chociażby się pod sparingi, dobór przeciwnika, to wszystko, żeby wszystko działało i było dopięte też na ostatni guzik. Część sparingów mamy już dogranych. Co prawda są małe problemy z tym, bo niektórzy sparing partnerzy nam właśnie się
Odwołali nam sparingi, zwłaszcza w tym bloku B, no ale udało się znaleźć zastępczych. Na pewno sytuacja obecna nie pomaga, ale wierzymy, że tak jak powiedziałem wcześniej, wszystko uda się, wszystko będzie dobrze i zgodnie z planem i trenerzy zrealizują ze swoje... A mam stanąć przy tym, czy ja? Nie, ja cię po prostu chcę cię zapytać, bo przechodząc korytarzem widać tutaj bardzo kolorowe, duże podarunki. Co to za niespodzianka? Bo mamy nową piastunkę Martusię, która się urodziła 18 grudnia. Jest to córeczka od Iwonki i Adama, która dzisiaj przyjedzie i odbierze sobie ten piękny prezent. No, bardzo okazale to wygląda. Ślicznie. Tak śliczne jak Martusia. Nie, Martusia śliczniejsza. Przepraszam, to twoje dziecko? Podoba tak. Fajny, jak się nazywa? Nikodem. Cześć Nikodem. Dzień dobry. Pozdrów Piast TV. Dzięki. Co za spotkanie po latach. Nie reklamuj tego. Nie widać panie. Wszystko zdrowe rzeczy. Wodzisław Tarnowskie Góry, witamy. Grejfut pomarańcza. Kubuś, jak przyjąłeś to, ten przyjazd nowego kolegi, starego kolegi? To się okaże dopiero po kilku tygodniach. Nie przywitam, jak to by mi sądzę. To się okaże. Witamy cię Kamil. Co się do naszej złotej drużyny. Do roboty. Willkommen, willkommen! Wie geht's, meine Freund? Sehr gut. Alles gut. Du magst unsere Stadt? Ja, sehr schön bis jetzt. Sehr schön, okay, so what are you doing now? I'm training now. So, have a nice day. Thank you. Thank you. Welcome! Hello, my friend. My Zorba friend. Good morning. What's going on? Everything good and you? Everything's fine. We start the season, finally. Finally, hopefully. What's wrong with your leg? It's okay? Everything good, my friend. You can play? Of course. Okay. Dzień dobry, kapitanie! Jak się czujemy? Fantastycznie. Tak? Dlaczego? Dlaczego? Bo jest mecz. Bo jest trening. Nie jest za zimno? Nie. Dobrze, do widzenia. Karol Szymański, nadzieja gliwickiej bramki. Jak się czujesz dzisiaj? A wy co kurde, z komina nagrywa się coś? Dokładnie, z komina, jak się czujesz? Dobrze, w porządku. Jest motywacja? A jak zawsze, zawsze na nich, dawaj. Dawaj, dziękuję. Dzień dobry Bartku. Witam wszystkich w naszym klubie. Czemu nagrywasz piłkarzy z komina? Bo to jest taki nowy format z komina. Cześć, hej. Co tu robisz? What are you doing here, my friend? Training. Of course. Something. Tell me something for our fans, Chris. What do you want to hear? Something positive. Come tomorrow to the game. Yes, let's come. Let's see points. the game this year. This year will be fantastic for us. Let's start with a good game tomorrow. Thank you very much. No problem. Have a nice day. Cześć. Hi. Pewnie się mnie tu nie spodziewałeś. No nie. Patrzę do samochodu i patrzę, jesteś. Dobrze, czekaliśmy długo. Co tak długo siedziałeś w tym samochodzie? Musiałem coś jeszcze załatwić. Co załatwić? A to już moja sprawa. Dobrze, rozmawiałeś jeszcze, tak? Czekałeś, aż wyjdę. Tak, czekałem, aż wyjdziesz. Jak się czujesz przed tym, jakie masz nastawienie przed tym, przed tą wiosną? Jak zawsze bojowe. Tak? Liczysz na minuty, rozumiem, tak? No jak myślę, że jak każdy zawodnik szatni, no. Duża odpowiedzialność. To coś pozytywnego dla naszych kibiców, powiedz. Widzimy się jutro i walczymy o 3 punkty. Dziękuję bardzo, widzimy się na meczu. Hej! Toro! Toro significa byk. Byk en Polako, Toro. Cześć byku. Cześć. Do pracy. Jest i on! Co tak agresywnie jeździsz po tym parkingu, co Tomek? Jeszcze 5 minut masz do zbiórki. Słyszałem twój głos, to się od razu uśmiechnąłem. Ja też. Kolego! Zaparkowałeś tam, gdzie prezesi i sędziowie, co to ma być? Dzisiaj na treningu byłem sędzią. Jak się masz, Michael? Bardzo dobrze, dziękuję. A ty? Czego ci życzyć? Bardzo dobrze. Czego ci życzyć na tą rundę? Bramek, asyst i zwycięstw, nie? Bramek jak w meczu sparingowym. No i zwycięstw jak w meczu sparingowym. No i zwycięstw. To wszystkiego dobrego. Powodzenia tam. Proszę państwa, za 3 minuty koniec czasu do tego, żeby stawić się na meczu. Są nieprawdopodobne emocje. Stały 2 minuty. 2 minuty do zbiórki. Ale idzie jeden jeszcze bardzo ważny zawodnik.
który ma taki timing. Jakbym cię teraz zatrzymał na rozmowę na 3 minuty, to byś się już spóźnił. A ty nie robisz takie długie rozmowy. Nie robię. Powiedz mi, Fero, chciałbyś zareklamować twój podcast, który się pojawi z tobą niedługo, tak? Tak, no to cieszę się, że już to widzę. Zobaczymy. Życzę ci miłego treningu i miłej rundy wiosennej. Dobra. Na zero z tyłu. Proszę Państwa, dzisiaj niesamowite wydarzenie. Nagrywa ten materiał Kamil Przybylski, który jest z nami od niedawna, już od roku prawie. Jest ojcem sukcesu tego telefonu słynnego do Kamila Wilczka. Pamiętajcie o tym. Dziękuję Ci, Kamil, że mnie kręcisz. Powiesz coś? Cześć. Cześć. Ewa, podobno nasze bluzy robią taką furorę, że nawet pan kierownik kupił. No oczywiście, proszę. Ale czy trener ma już naszą szarą bluzę, trenerze? Jeszcze nie, właśnie przyszedłem zakupić. Dobrze, bronzę. A czy trener ma może szarą bluzę już? Dzień dobry. Szarą bluzę z kapsłem. Nie, ale ma czarny golf. Nie mam, ale mam szarą bluzę. Ale przyszedł pan zakupić, tak? Razem z trenerem? Kolejce. Czy przyszedł trener zakupić naszą bluzę z kapslem? Tak, przyszedłem zakupić bluzę. Ale trzeba, nie wiem czy jeszcze będą, ale może się trener załapie. Mam nadzieję. Dziękuję. Jak się czujesz przed tym, że w końcu wracamy do Ligi? Cieszę się, że wracamy wreszcie do Ligi Mistrzów, do Ekstraklasy, najlepszej Ligi Świata i że nagrywa ten materiał Agnieszka, która niedługo zastąpi nas. Na pewno będzie obsługiwała nasz najnowszy Instagram meczowy już niedługo. Myślisz, że to będzie ciekawy mecz, czy...? Będzie to ciekawy mecz, bo ty będziesz robiła story. A co uważasz o naszej aplikacji? Jest najlepsza na świecie. Idziemy do naszego biura. To jest nasze biuro. Tu pracuje Paulina, która zawsze potrafi się wypowiedzieć na spontanie najlepiej, jak się da. Prawda? Tak. Paulina, jak się czujesz? Świetnie, liczę właśnie. Co liczysz? Tutaj siedzi Kajtek, zawsze szczęśliwy, zawsze uśmiechnięty, Aga. Tak. Kajtek, czy napisałeś już tekst? Jeszcze nie, piszę. Tutaj siedzi Piotrek, nasza nadzieja. Dyrektor Akademii Medialnej, kierownik medialny do spraw Akademii, Piotr Grela. Siema. Moja najważniejszy... Nie, no chciałem uciec. Ale czy ja to łapię? Zapytam tylko, czy szef jest na miejscu, dobra? Szefie, jesteś? Nie. Nie ma szefa, ale jakby przyszedł, to tutaj zawsze siedzi nasz szef. Najważniejszy ze wszystkich, Karol Młot, The Hammer. Aha. Nie wiem, oglądasz nasze story na Instagramie? Tak, zawsze. Podobało Bardzo ci się? Bardzo podoba mi się grafika na story. Super. A zaczęły ci się podobać ostatnio story, które zaczęliśmy nagrywać? No właśnie zauważyłem, że poziom zdecydowanie spadł i... To się wytnie, Kajtek, wytnij to. Nie, no spoko jest.